Bohater dla mnie to jest ktoś, kto ratuje ludzi przed niebezpieczeństwem albo przed złodziejami. Jak wstaje, no to zje sobie takie śniadanie. Kanapki z pomidorem, kapustą. Ten bohater by wyglądał, żeby miał takie auto. Może jak Batman ma, na przykład Batmobil, albo inaczej na przykład coś do strzelania, na przykład działko elektroniczne. Bohaterowie to są wolontariusze z Akademii Przyszłości. Bardzo lubię moją wolontariuszkę. Ma zawsze taki fajny humor. I zawsze dla mnie wstaje o 7, żeby się nie spóźnić. Bohater to dla mnie w sumie każdy z nas. Każdy, kto się mierzy z codziennymi problemami, to może być małe dziecko, to może być dorosły człowiek. Moją bohaterką jest Wiktoria, jest w tej chwili w 3. klasie szkoły podstawowej. I zaczęłyśmy od pracy nad czytaniem, bo tam gdzieś był największy chyba problem. Myślę, że najbardziej bohaterskie jest to, że mimo, że ma jakieś tam słabości, że są rzeczy, nad którymi musi pracować, to nie załamuje się, dzielnie chodzi do szkoły na lekcje i mimo, że właśnie są na przykład problemy z czytaniem, to czyta, zgłasza się teraz sama i to jest bohaterskie.